Dzisiaj, proszę Państwa, przy 28 lutego 2014 roku tutaj w forcie Sokolnickiego była i Bożenka, staruszka z Ochoty, i Anitka, te nasze, i Ewa Blacho, te wszystkie biedne katoliczki, warszawianki, Polki. I nawet tutaj, proszę Państwa, Państwo zobaczą, jak tak słychać, że coś tam przyjechało, prawda? Jest przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina. To przecież to nie są, tak jak ta nasza duńska artystka, która pracę swoje wystawiła w forcie Sokolnickiego. Proszę Państwa, oczywiście, że to nie jest tu, bo tu jest Pałac Kultury Stalina i Lenina jako pamiątka od Rosjan dla Polski. Fort Sokolnickiego to trzeba jechać metrem i nie tym dziadostwem, tylko trzeba jechać metrem, proszę Państwa. I tam dopiero plac Wilsona Państwo wysiadają. Jest piękny park i w tym pięknym parku, proszę Państwa, jest Fort Sokolnickiego w ogromnym bunkrze. Nawet tam, przyznam się szczerze, jest ciężko trafić, proszę Państwa, do Fortu Sokolnickiego. Tutaj jest Kinoteka Katolicka Polska i tym krzyżem rzymskołacińskim lewo i prawo, proszę Państwa, oni wciąż myślą, że Jezus Chrystus na jakimś krzyżu był rozłożony. Wcale nieprawda, bo Wacław Korabiewicz w książce Śladami Amuletu pisze, że słowo ukrzyżować znaczy rozciągać na palu.